Świebodzice jako miasto jak najbardziej wprowadza temat dotyczący przeciwdziałania smogowi. W naszym mieście w ostatnim roku gmina zakupiła jako pierwsza śmieciarkę elektryczną, śmieciarka, która jest jedyną w Polsce na tamten czas, jak również dwa samochody dla naszych spółek, również elektryczne. W naszym mieście, moi drodzy Państwo, jest również czujnik przeciwsmogowi, który realizuje i pokazuje cały czas stan powietrza w naszym mieście. Oprócz tych działań również działamy na zasadzie czyste powietrze. Jest to rzecz bardzo, bardzo ważna i tu w tym przypadku gmina Świebodzice realizuje zadania m.in. na tak zwane wymiana kopciuchów. Jest to wymiana piecy na opał stały, które jest zamieniono na piece centralnego ogrzewania gazowe, ale jak najbardziej również jeśli chodzi o modernizację, czyli termomodernizację obiektów, tu również gmina Świebodzice pozyskuje środki. W latach 2021-2023 ponad 200 właścicieli lokali wystąpiło do nas z prośbą o wpisanie ich do wniosku aglomeracji wałbrzyskiej o pozyskanie środków właśnie na termomodernizację naszych mieszkań. W tej chwili, w tym okresie, w tej chwili, jeśli chodzi o modernizację i modelową transformację energetyczną w naszym mieście, moi drodzy Państwo, złożyliśmy wniosek o wymianę transportu naszego. Jest to projekt Zielony Transport. W tym momencie jesteśmy już na etapie szukania oferentów, gdzie otrzymaliśmy 1 700 000 zł na zakup transportu w naszym mieście. Tu chcielibyśmy zrobić najpierw zakup niskoemisyjnej śmieciarki, gdyż taką potrzebujemy. Natomiast zielonego transportu chcemy wymieniać nasz transport. Nasz transport starych Mercedesów, które są z silnikami diesla, będą zamienione krótszymi autobusami, ale autobusami elektrycznymi. I gmina idzie w tym kierunku, żeby miasto nasze było przyjazne i jak najbardziej miało znamie czystego powietrza. A panie burmistrzu, to ja jeszcze zapytam o kwestię świadomości mieszkańców, jeśli chodzi o problem smogu i zanieczyszczenia powietrza. Czy tu w mieście, w gminie, którą miasto zarządza, jest rzeczywiście tak, że mieszkańcy z miłą chęcią do tego tematu podchodzą i decydują się na taką wymianę? Czy to jest raczej tak, że musicie długo namawiać, starać się zachęcać do tego? Szanowni Państwo, jeśli chodzi o naszych mieszkańców Świebodzic i ich świadomość do tego, żeby zmieniali swoje ogrzewania na ogrzewanie bardziej ekologiczne, patrząc na różne możliwości, czyli fotowoltaika, pompy ciepła, wymiana na piece na opał gazowy, jak najbardziej namawiamy społeczeństwo. Natomiast społeczeństwo nasze, no niestety, nie bardzo jest wyedukowane przez ten okres czasu i czasami trudno przekonać, mimo to, że są dofinansowania, żeby taka inwestycja się udała. Moi drodzy Państwo, przede wszystkim ważną rzeczą jest to, że ostatnie czasy, wiemy doskonale, kryzys energetyczny i tutaj uderzyliśmy w miękką tkankę naszych mieszkańców, którzy stwierdzili, że jednak przy tym opale stałym jest pewność ogrzewania, natomiast wzrost energii elektrycznej, wzrost gazu, czyli tak zwany kryzys energetyczny, który dotknął, zahamował świadomość tych ludzi o wymianę. Czyli ludzie się po prostu boją, że nie będą w stanie finansowo podołać, wprowadzając nowe źródła energii. I tutaj w tym momencie leży to w interesie gminy, żeby jednak edukować mieszkańców, pokazywać, liczyć ekonomicznie, czy to jest przychylne, czy nie. I w tym momencie myślę, że dotrzemy do większej ilości mieszkańców i jednak namówimy na to, żeby takie źródła energii zostały wymieniane w naszym mieście. A jakiś pomysł, w jaki sposób edukować tych mieszkańców? Przede wszystkim myślę, że jeśli chodzi o edukację, są to spotkania. Są to spotkania
z mieszkańcami, a tym samym pokazywanie ludziom, kiedy mogą sobie zaoszczędzić, robiąc takie dofinansowanie. Kiedy? Nawet składem własnym, który trzeba włożyć w momencie dofinansowania, kiedy im się to zwróci i kiedy tak naprawdę ekonomicznie będzie to uzasadnione. Pokazujemy to mieszkańcom również na tym, pokazując właśnie między innymi na czujniku tego smogu, faktycznie jak nasze miasto się zmienia. Jesteśmy w sąsiedztwie Wałbrzycha i wiemy doskonale, że w Wałbrzychu, w dzielnicach Wałbrzycha była też ciężka sprawa, jeśli chodzi o smog, bo tam już w ogóle są to dzielnice typowo węglowe. Natomiast u nas w mieście zrobiliśmy naprawdę duży krok, za co chciałbym mieszkańcom podziękować i namawiać do tego, żeby jednak decydowali się, no bo powietrze dla nas wszystkich jest niezbędne do życia.